Kamienica, powiat goleniowski. Stosowny tekst stanowiska Państwu przesłałem mailowo. Myślę, że wszyscy mają ten tekst przed sobą. Ja przeczytam, bo Państwo tutaj goście, może też Państwo sołtysi, chcieliby wiedzieć, czego dotyczy sprawa. Na podstawie paragrafu 2, ustęp 2, punkt 2 Statutu Gminy Stecznica dnia 20 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Stepnicy wyraża swoje negatywne stanowisko wobec planowanej przez spółkę Biogazownia Łąka spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie 65-79 Warszawa budowy biogazowni we wsi Łąka. Uzasadnienie. Istotą pracy biogazowni jest produkcja biogazu z odpadów roślinnych, odchodów zwierzęcych i poubojowych oraz odpadów organicznych i ścieków. Dlatego biogazownia powinna być elementem infrastruktury towarzyszącej produkcji rolniczej, która sprzyja efektywnemu zagospodarowaniu wyżej wymienionych odpadów. W gminie Stepnica nie mamy do czynienia z taką sytuacją. A sprowadzanie surowca do produkcji biogazu spoza gminy nie znajduje uzasadnienia i nie może spotkać się z akceptacją Rady Gminy. Uważamy, że osadniczy i turystyczno-rekreacyjny charakter naszej gminy jednoznacznie wyklucza teraz i w przyszłości działalność tego typu inwestycji na terenie gminy Stepnica i jest niezgodny z kierunkami jej rozwoju. Wskazana przez inwestora lokalizacja biogazowni wpłynie zdecydowanie negatywnie na komfort i jakość życia obecnych mieszkańców i skutecznie zniechęci przyszłych. Nastąpi znaczący wzrost natężenia ruchu ciężkich pojazdów transportujących surowce do produkcji biogazu, charakteryzujące się nieprzyjemnym zapachem. Uciążliwość pracy biogazowni będzie w przyszłości źródłem konfliktów i skarg i w rezultacie przyniesie więcej szkód niż korzyści. Brak przepisów w polskim ustawodawstwie określających dopuszczalne normy emisji odorantów uniemożliwi natomiast mieszkańcom reakcję powodującą skutki prawne. Konsekwencje wskazanej inwestycji wpłyną negatywnie nie tylko na komfort życia mieszkańców, ale również na atrakcyjność inwestycyjną gminy oraz jej potencjał turystyczny. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy do przekazania stanowiska Rady burmistrzowi miasta i gminy oraz inwestorowi. Proszę Państwa, powiem dlaczego akurat tak powiem, zaproponowałem Państwu tego typu stanowisko. No z paru powodów. Po pierwsze, jestem uważnym obserwatorem wszystkich działań inwestora, które są związane z planowaną inwestycją, a także z jego dotychczasową działalnością na terenie gminy Stepnica, a szczególnie sołectwa Łąka, w którym ja zamieszkuję. Otóż inwestor, według mojej oceny, nie jest do końca godzien zaufania. I składane przez niego deklaracje różnią się w swojej treści w przedziale jakiegoś tam czasu. Wiemy o tym, że miał na przykład z gminą sprawę nielegalnej wycinki drzew. Co prawda wygrał sprawę, bo takie w Polsce jest chore prawo, że mimo tego, że drzewa były wycięte nielegalnie, co było stwierdzone przez strażnika gminnego, przez pracownika rektoratu zajmującego się ochroną środowiska, panią Zdzieszyńską-Smith, no w sumie przegraliśmy spór o odszkodowanie za wycięcie drzew. Tak, mimo tego, że pan burmistrz wydał decyzję, która naliczała kary za nielegalną wycinkę drzew, choć nie pamiętam, 120 tysięcy złotych. I powiem jeszcze, że obserwuję to również dokumenty, jakie składa do urzędu inwestor. Obserwuję również sytuację społeczną, jaka jest na terenie sołectwa Jaszewko,
Łąka, Racimierz, Żarnowo, ponieważ te sołectwa najbardziej protestują. Myślę, że informacja jest, oczywiście pani tu na mnie patrzy, jest szersze poparcie dla tych protestów, bo i stowarzyszenie, organizacja turystyczna, tak to się nazywa? Stytnicka organizacja turystyczna, nie tylko nowa. Tak. Także jest tutaj wiele podmiotów, które, ja mówię o tych tutaj, które są mi najbliższe, w rejonie, gdzie ma funkcjonować ta potencjalna biogazownia. Zawiązało się również Stowarzyszenie Unia Zielonych Sołectw, którego ja jestem członkiem. I my jako stowarzyszenie również wnosimy swoje uwagi do dokumentów przedkładanych przez inwestora. I muszę powiedzieć, że ostatni raport, który pan burmistrz ogłosił w obwieszczeniu, raport, który złożył inwestor oddziaływania środowisko, w mojej ocenie jego zawartość merytoryczna nie jest warta nawet tego papieru, na którym on został wydrukowany. Został on wydrukowany i napisany w sposób nierzetelny. Wiele danych, informacji zawartych w tym raporcie jest zwyczajnie nieprawdziwych, prawda? On powstał, jak napisaliśmy w piśmie naszego stowarzyszenia, metodą kopiuj i wklej. I ktoś tam gdzieś w Warszawie robił ten raport. No i są ewidentne bzdury, które nijak się mają do rzeczywistości. Poza tym przerażony jestem, jak w raporcie potraktowane jest ptactwo, którym w tym raporcie jest zapis, cytuję, że nie stwierdzono występowania na przykład gatunków oraz siedlisk lęgowych, gatunków chronionych. Zaobserwowano jednak pospolite ptactwo żerujące na pobliskich polach uprawnych, jak na przykład kruki, gawrony i tym podobne. Ja mogłem tego nie wiedzieć, ale osoba, która sporządza raport, tam są wymienione te osoby z nazwiska, to są podobno fachowcy, pisząc raport i piszą o pospolitych ptakach, krukach i gawronach, kiedy są to ptaki umieszczone w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i gawron figuruje tam w załączniku numer 1 pod pozycją 282 z oznaczeniem w nawiasie 2 i kruk figuruje w załączniku numer 2 do rozporządzenia pod numerem 19, również z oznaczeniem 2. A oznaczenie 2 w tym rozporządzeniu mówi, że gatunek, który jest oznaczony właśnie takim numerem 2, którego dotyczy zakaz, obejmuje go zakaz, o którym mowa w paragrafie 6 ust. 3 rozporządzenia, a on brzmi w ten sposób. W stosunku do dziko występujących zwierząt oznaczonych symbolem 2 w załączniku numer 1 i 2 do rozporządzenia wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym, w miejscach rozrodu lub wychodu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. A więc taka jest wartość, to jest jeden tylko z przykładów, mogę mówić na ten temat godzinami. Jak Państwo będą radni mieli pytania, to ja chętnie na te pytania odpowiem. Chciałbym tylko jeszcze tutaj, żeby nie przeciągać, powiedzieć tak. W kwietniu 2014 roku inwestor zgłosił wniosek, że chce taką biogazownię budować i przedstawił plan tego przedsięwzięcia. I w tym planie napisał mniej więcej tylko, że będzie jako substrat, czyli surowiec do produkcji biogazu, który będzie tam wykorzystywany, to będzie kiszonka z trawy w ilości 15 tysięcy ton, kiszonka z kukurydzy w ilości 5 tysięcy ton i pomiot kurzy, czyli po prostu odchody kurze w ilości 2600 ton. W raporcie, który przysłał teraz, po roku, już po prostu zmienił sobie, bo uważa, że to, co złożył poprzednio, już jest nieważne.
I pisze o czym innym. Pisze, że będzie to kiszonka z trawy, tak jak poprzednio 15 tysięcy ton, kiszonka z kukurydzy. Przestraszył się pomiotu kurzego, bo co prawda on pisze w raporcie, że on nic nie wie, że o potencjalnych protestach społecznych, co jest nieprawdą, bo w kwietniu, na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku przynajmniej kilkadziesiąt protestów wpłynęło do pana burmistrza, a on w tym opracowaniu po roku pisze, że on nic nie wie, że jakieś protesty mogą być, że w zasadzie niczym to nie grozi, nikomu to nie szkodzi, wszyscy są zadowoleni. I dodał jeszcze do tego, co poprzednio, że wzbogacił to o 2000 ton gnojowicy. W poprzednim, we wniosku napisał, że ciepło, które będzie uzyskiwał ze spalania, z produkcji biogazu, będzie wykorzystywał do suszarni drewna. Teraz już w raporcie już nie pisze o suszarni drewna, tylko mówi, że będzie suszarnia biomasy, czyli tego urobku śmierdzącego, który tam będzie produktem finalnym, będzie nam to jeszcze suszył i umilał nam życie smrodem z tego. Piszą również, ja sobie policzyłem, tak żeby zobrazować, a powiem tak, sprawą w zasadzie powinna być zainteresowana cała gmina. No może z wyjątkiem Czarnocina, tam tutaj na lewo, jak się jedzie na Czarnocin, bo tam będzie daleko i przez nich nikt nie będzie jechał. Natomiast najbliższe kurniki, moja wiedza jest taka, że znajdują się w kierunku na Doleniów, prawda? To jest Modrzewie, to jest po drodze i żeby te 2600 ton kurzego, za przeproszeniem, smrodu przewieźć, to on będzie jechał przez Bogusławie tymi pojazdami, przez Stepnicę, przez Miłowo, żeby dojechać do Łąki, bo innej drogi nie ma. Bo nie będzie mógł jechać trzynastką, bo jak pisze tutaj w opracowaniu, samochody, którym będzie jeździł, to będą samochody o ładowności, w przypadku gnojowicy 24 tony, w przypadku obornika 15 ton, kiszonki 20 i jednej drugiej. Czyli tam przez ten mostek nie przejedzie, bo tam jest ograniczenie nośności tego mostu, więc, a nie będzie jechał przez Przybierów, żeby nas ominąć, bo jemu się to nie opłaci zwyczajnie, bo koszta transportu zjedzą jego zyski, a on po to robi, żeby mieć zyski, tak? Chciałby mieć te zyski naszym kosztem. I teraz on tutaj pisze, że jeżeli chodzi o zwożenie kiszonki, to będzie 250 kursów rocznie. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że rok ma 364 dni. Jak odliczymy sobotę i niedzielę, to możemy sobie wyobrazić, jakie to będzie natężenie ruchu pojazdów ciężkich. O nośności 20 ton, 24 tony. Kiszonka z trawy 15 tysięcy ton, to będzie 750 kursów rocznie. Będzie, on pisze, że w czasie od czerwca do września, czyli w najlepszym okresie letnim, będzie to 16 godzin na dobę i będzie to 3 transporty na godzinę. Czyli to będzie potok samochodów. No kiszonkę akurat może będzie zwoził z Łąka albo z kierunku Wolina, tak? Ale będzie to rejwach na drodze niesamowity. I jak sobie policzyłem te dni w roku, że będzie 250 dni w roku jeździł z kiszonką z kukurydzy, 750 dni w roku będzie jeździł z kiszonką z trawy, 147 dni w roku będzie woził obornik, czyli ten kurzy pomiot, i 84 dni w roku będzie woził gnojowice, no to mieszkam tu już, powiedzmy tam, 35 lat zaraz będzie. Przyjechałem, bo było tu fajnie. Znaczy przyjechałem na krótko, ale potem taką jedną poznałem, zostałem, a to już jakby prywatne. I było mi tu dobrze i miałem propozycję, żeby w Stepnicy mieszkać. Myślałem sobie, nigdy w życiu. Wsi spokojna, wsi wesoła, lubię mieszkać u mnie na wsi. Ale może się tak zdarzyć, że przestanę lubić. I dlatego zwracam się do Państwa radnych o poparcie tego stanowiska zaproponowanego przeze mnie. I jak mówię, jestem
gotów do dyskusji, do odpowiadania na Państwa pytania. Jestem przygotowany na wszystkie możliwe sposoby i na te niemożliwe. Pan burmistrz chciał w tej sprawie, tak? Tak, tak. Pamiętam, żeby była jasność, że szczególnie mówię to do mieszkańców i do Państwa radnych sołtysów z regionu Jakimierz, Łąka, Anten, ponieważ słyszę, docierają do mnie różne niestworzone historie, że Pan już ma zgodę, że Pan już buduje, mówię o inwestorze, że już wszystko ma załatwione. Proszę Państwa, nie ma nic załatwionego. Jest na etapie przedłożonego raportu burmistrzowi, raportu oddziaływania tejże inwestycji na środowisko. Ten raport jest przedmiotem analizy. Jestem wdzięczny bardzo wszystkim tym, którzy złożyli do tego raportu swoje uwagi, a szczególnie tu przewodniczący, również i stowarzyszenie w postaci organizacji Stetnicy Organizacji Turystycznej, ponieważ to są cenne dla mnie dokumenty. Bo proszę Państwa, jeżeli ktoś składa protest, to jest ważne, ale jeżeli mówi tylko o wynikami, no to jest to protest oczywiście, ale on jest, żeby odmówić wydania warunków zabudowy do rozprawy terenu dla tej inwestycji, to ja muszę mieć argumenty. Bo proszę Państwa, pójdzie inwestor do sądu, jak wielokrotnie w Polsce bywało, wygra sprawę w sądzie i będzie budował. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby po prostu te argumenty, które były tak mocne, żeby nie wygrał sądu. Natomiast od początku pan inwestor wie o tym, od początku, jak tylko zjawił się w Unii, to było ze 2 lata, 3 lata temu, że nie powstanie żadna biogazownia, która będzie szkodziła tą środowiskami i ludziom. Proszę Państwa, dzisiaj jest krótko mówiąc tak, raport będzie przedmiotem analizy, do raportu prawdopodobnie, nie chciałbym przesądzać, ale znaczy to jest 100%, że zostanie mu cofnięty raport do uzupełnienia, tak, po te wszystkie uwagi, które tu między innymi, bo to są tylko niektóre, które mówią się w Kancelarii Miejskiej. Podejrzewam, że pan inwestor te wszystkie uwagi w jakiś sposób tam będzie chciał uwzględnić albo ominąć. Następnie ten raport dopiero idzie do regionalnego dyrektora w środowiska, który ma odpowiednie służby swoje, wyspecjalizowane, który będzie finansował ten raport. I na samym tego również. I teraz, proszę Państwa, nie sądzę, żeby przy takiej jakości raportu jakakolwiek służba zgodziła się na to, żeby to rozpoczął próbę inwestowania. To jest po prostu niemożliwe. Jest podstawowym na dzisiaj, to jest tak, oczywiście brak normy tej odorowej w Polsce, to jest argument do wykorzystania, bo ta inwestycja jest za blisko zabudowa. A druga rzecz to jest traktat. Proszę Państwa, ja nie zgodzę się na to, żeby te ciężarówki, które ważą razem około 30 ton, jeździły po drogach, które wybudowaliśmy za nasze pieniądze. Mówię o ulicy Staropolskiej w Łące. Jest to po prostu niemożliwe, bo po prostu to jest, ta droga będzie zarastowana. I jeżeli dobrze pamiętam, to prawdopodobnie tam jest ograniczana nośność tych dróg, a jak nie, to spowoduje, że będzie. I tam postawię, to jest moja kompetencja, postawię odpowiednie znaki drogowe, które uniemożliwią przejazd takich samochodów. Ja mówię tylko po to, żebyście Państwo wiedzieli, że jest nieprawdą, że ja jestem za tą inwestycją. Ja jestem za przestrzeganiem prawa i za poszanowaniem tego, co... No nie może być tak, że biogazownia jest na przykład 150 metrów od zabudowań, a Pan w raporcie pisze, że 200. Że 200. Nie może być tak, że w raporcie się stwierdza, to jest brak szacunku dla nas, że nie ma protestów, kiedy w momencie, kiedy on ostatnio był u mnie w ubiegłym roku, no gdzieś chyba z rok temu, to już było wiadomo, że w ramach tego pierwszego w ogóle etapu wpłynęło do gminy ileś tam protestów. No nie można mówić, że nie ma protestów, jak ludzie protestują, tak? Tylko trzeba mieć argumenty, proszę Państwa.
Ja mówię, szczególnie apeluję do radnych. Proszę Państwa, postulujcie te rzeczy. No nie można mówić, że jest jakieś zgody, niezgody, że wszystko natchnione. Nic nie ma. Nic nie ma. Tylko trzeba działać w granicach prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? No to ja do burmistrza zadzwoniłam w sprawie tych zgód i nie zbyt jego, bo wszyscy, bo ten pan chodzi po wsi wszystkich, jednej, drugiej, trzeciej i mu odpowiada takie rzeczy i ludzie później się powtarzają to i później przylatują z wielkim tym, że już biogazownia powstanie. A to jest nieprawdą. I trzeba ludzi uświadamiać, a zrobimy chyba wszystko, łącznie z naszymi mieszkańcami wszyscy, żeby ona nie powstała. Ja myślę, że tutaj jednogłośnie radni będziemy za tym, za poparciem tego stanowiska, bo to również i Stepnicy będzie dotyczyło, ten cały transport i obór i wszystkie niedogodności. Także to jesteśmy jak najbardziej za. Ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Czy to stanowisko da burmistrzowi jakieś argumenty, żeby nie godzić się na wydobywanie. Znaczy, ono będzie jednym z elementów tych argumentów. Jest bardzo istotne stanowisko Rady Miejskiej, jak najbardziej. Jak najbardziej, oczywiście, tylko my musimy, ja muszę mieć argumenty, że transport, nie ma dróg, że za blisko zabudowa, na przykład, nie? Że to, co przewodniczący mówił, że nieprawda, że nie ma że na przykład gatunków chronionych w tym miejscu, tak? Że to jest też dosyć istotny argument, że jednak w naszej gminie nie ma tych substancji. To, że my mamy trawy, prawda, ale to jest jakiś element tylko, tak? Ale jaki mamy, oczywiście, no jaki my mamy w tym interes, żeby, prawda, gmina Dolenie pozbywała się tego, no, podmiotu dużego, tak? I żeby on do nas tutaj był. Zatem jest kwestia, proszę Państwa, no to przewodniczący mówił tylko o tym, co wjedzie do wygadowni, ale jeszcze z tej wygadowni dużo musi wjechać, prawda, to co zostanie po tym, Także to też jest kwestia, to jest też kwestia transportu, gdzie on pisze w raporcie, czy gdzieś tam w tym wniosku, że ma już umowy podpisane z rolnikami, tam 700 hektarów, że będzie jako nawóz. No dobrze, ale to musi wyjechać. Dzisiaj nie ma możliwości wyjazdu. Tam, gdzie on chce pobudować, tam nie ma możliwości. I to są argumenty doktora. No, stanowisko miejskie, Rady Miejskiej jest oczywiście, że istotne, jest bardzo istotne. Także jak najbardziej. Ja Państwu jeszcze ze zgrozą przeczytałem w tym raporcie, tam ci Państwo, którzy tworzyli raport, piszą z uporem godnym lepszej sprawy o jakimś ujęciu wody w Żarnowie. W Żarnowie oczywiście jest ujęcie wody, ale to jest strategiczne ujęcie wody, które jest nieużywane na wypadek wojny czy jakiegoś zdarzenia takiego, że można go tam otworzyć i z niego korzystać. Nawet pewnie wielu z Państwa nie wie, gdzie ono jest i może i lepiej. Natomiast nie pisze ani słowa o ujęciu wody w Łące. On nie wie, że to ujęcie wody jest zlokalizowane około 600 metrów od planowanej biogazowni. A to ujęcie wody zaspokaja potrzeby mieszkańców Jarzewka, Łąki, Żarnowa, Żarnówka i Zielonczyna. A jak czytaliście program wyborczy naszego komitetu i znacie problemy, jaką ma północno-zachodnia tam część gminy, jeżeli chodzi o wodę, bo musieliśmy zamknąć jedno ujęcie, tak? Jest plan, żeby z tego ujęcia poprowadzić do Sierzyna, prawda? Żeby ludzie mogli w końcu pić normalną wodę, a nie jakąś breję taką czarną, prawda? Zanieczyszczoną. I teraz jak my jeszcze mamy zamiar podłączyć pod to ujęcie inne tutaj jednostki osadnicze w naszej gminie, no to już w ogóle ja myślę z przerażeniem, co by się stało, gdyby tam ten inwestor nie dotrzymał reżimów i odcieki, bo to przecież niektóre rzeczy będą na hangach składowane, to musi być wszystko zrobione perfekcyjnie, żeby te odcieki nie wchodziły do gruntu, prawda? Bo jak one pójdą do gruntu, to możemy się pożegnać z wodą, no bez wody, no ja bym nie chcę myśleć w ogóle. To musiałbym się chyba ewakuować, bo mnie mieszkańcy wynieśli na noża. Dlatego myślę, że
Jeżeli ktoś Państwa jeszcze by, Pan Rafał jeszcze chciał, tak? Proszę. Moje pytanie było związane na to stanowisko Rady, ponieważ zastanawiam się, czy skoro uchwała Rady jest planem lokalnym, czy w stanowisku wspomniane o kierunku rozwoju gminy, nie powinniśmy może lepiej podjąć uchwały o tych kierunkach rozwoju gminy, które by wykluczały Ja myślę tak, to, że ja Państwu proponuję stanowisko, to jest jakby głęboko przemyślane i przeanalizowane z fachowcami. Ponieważ tak, ja powiedziałem, polskie prawo jest dosyć dziwne, bo my mamy opracowane studium, nie mamy planów zagospodarowania przestrzennego, bo gdybyśmy mieli plan zagospodarowania przestrzennego, no to byśmy wyznaczyli, że dla tego terenu trzeba by zrobić plan miejscowy, prawda? Który by tam uściślił i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy go pogonić przez 2 lata, bo inwestor, który, notabene dzwonił do mnie pan, który w Jarszewku w zeszłym roku, w czerwcu, uchwalaliśmy plan miejscowy zagospodarowania, gdzie inwestor z Poznania chce budować 60 czy tam ileś domków i on do mnie to mówi, panie, to ja was do sądu podam, bo tam już ja żadnego domku nie sprzedam, tam jest duże osiedle planowane, nikt nie kupi ode mnie tego, jak się dowie, że tam 300 metrów ode mnie jest biogazownia. Wróży wiatru w kierunku, gdzie najwięcej na tej stronie jest wiatrów i tam mówię, ten smród szedł, tak? I nie mamy planu, mamy studium, ale studium nie jest aktem prawnym wiążącym. Studium jest po to, że kierunki, jakie są w studium, muszą być uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego. Dla tego obiektu nie trzeba robić studium, tylko to jest decyzja, prawda, poprzez całą procedurę administracyjną, taką, jaką pan rozpoczął, a więc złożenie wniosku, stworzenie tego raportu oddziaływania na środowisko, potem jest opinia RDOŚ-u, opinia tego, jak się nazywa, sanepidu, tak, i potem to wszystko wraca do gminy i ostateczną decyzję podejmuje burmistrz, nie rada, a więc nie jest to w naszych kompetencjach, że my powiem zabraniamy, możemy to zabraniać, nie? Ale decyzja nie należy do nas i uchwała w tym momencie jest nieprzedmiotowa. Już to ja przeanalizowałem to, bo kontaktowałem się z samorządami, z przewodniczącymi rad, którzy przeszli tą ścieżkę przed nami, prawda? I to stanowisko jest, powiem szczerze, tak zerżnięte prawie, że z innego stanowiska. Oczywiście nasze te uwarunkowania zostały tylko wplecione. I jest to bardzo mocny argument, ponieważ ustawa o dostępie, o ochronie środowiska i dostępie mieszkańców do informacji o środowisku mówi o tym, że wójt, burmistrz, że każdy organ, który wydaje decyzję o warunkach zabudowy, bądź nie wydaje tej decyzji, no, musi wziąć pod uwagę protesty społeczne. A protesty społeczne to jest jedno, ich jest na dzień dzisiejszy, z tego co się orientuję, około 300 złożonych, czy 350 złożonych w urzędzie. No a protest Rady Gminy jako władz uchwałodawczej w Gminie Najwyższej jedynej, no jest zasadniczym, prawda, dla wójta, czy dla burmistrza, czy dla prezydenta, który podejmował taką. Czyli to jest bardzo mocny argument i oręż tutaj w tym momencie dla pana burmistrza. I tyle. Pytanie jeszcze. Ciekawości troszkę. Wiedzieć, więc jakimś trafem czy cudem po prostu inwestor wygrał sprawę w sądzie, nie zgodził się z tym stanowiskiem. To jakieś instrumenty gmina posiada, które może nie zablokować jeszcze? No może się odwoływać do sądzie, można apelować. Zresztą my jako stowarzyszenie jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Jako stowarzyszenie Unia Zielonych Sołectw i będziemy to realizować niezależnie od tego, co tu się będzie działo. Bo nic tak dobrze nie robi protestowi, jak nagłośnienie. Zwłaszcza w słusznej sprawie, bo on tak pisze nieprawdę zwyczajnie, bo pisze, że z jednej strony jest 200 metrów, z drugiej strony jest 400 metrów, a dokładne pomiary wykazały się do najbliższego domu 165 metrów, tak? Poza tym nie bierze pod uwagę tego, że w okolicy jest na przykład ten inwestor duży, prawda? Ale jest dużo działek wykupionych i to przez mieszkańców Świnoujścia i innych rejonów Polski, które zostały kupione jako działki do budowy domków. To są działki z warunkami zabudowy, prawda? On tego nie bierze w ogóle pod uwagę, że tam potencjalnie są inwestorzy, kupili działkę po to, żeby budować dom, tak?
Także oczywiście my rozpatrujemy tego typu działania, jak telewizja, jak trzeba będzie, wyjdziemy na drogę, zwłaszcza w sezonie turystycznym, kiedy będzie trasa alternatywna i kiedy będzie bardzo dużo samochodów jechać przez ten teren, bo tak jest, że jadą i jadą. Ja nie mogę wyjechać do ciebie, bo muszę do ruchu włączyć, bo tak jadą. I jak trzeba będzie, to będziemy robić, a co będziemy robić. Bo każdy z takich działań jest niczym innym, jak wsparciem burmistrza przy podejmowaniu decyzji. A ostatecznie, no, jest są sądy, tak? I pójdziemy do sądu, jak trzeba. W razie gdyby wygrał, nie? I nie wierzę. Ja jestem dobrej myśli i myślę, że on nie wygra z nami. Tak, no bo to jest, to mamy konkrety, tutaj nas się na bajer nie weźmie. Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. W takim razie proponuję przejść do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem stanowiska numer 1, łamane przez 2015, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,99 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, gmina Stechnica, powiat doleniowski. Kto jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Nic się nie wstrzymał. Dostaję nic innego, tylko podziękować Państwu za wsparcie, bo jestem ojcem tego stanowiska. Dziękuję w imieniu własnym i mieszkańców, którzy mnie obligowali do tego, żeby takie stanowisko rada podjęła. Dziękuję. Proszę Państwa, minęło 1,5 godziny, ogłaszam 10 minut przerwy. Zaczynamy za 15.